Nie dogonisz mnie, nie uda ci się. Ty psotniku. Mam cię. Nie, to ja ciebie mam. Kaleb. Och, synu. Wybacz mi. Zawiodłem cię. Zrobiłem wszystko, co w mojej mocy. Ale jak widać, to beznadziejne. Och, Joelu! Zuzanno! Joelu! Otwórzcie! Czy widzisz jakąś różnicę? Niby co mam teraz robić? Udawać, że jestem ślepy? Czy mnie wzrok nie myli? Nie. Dobrze widzisz, Joelu. Obaj przejrzeliśmy. Ale to niemożliwe. Ależ tak. Przysięgam. Patrz, to jest krzesło. A to talerz. A to okno. To pewnie mysz. Ucieka do dziury. Kto to zrobił? Jak to się stało? Nie powiemy. Jezus. Ja nic nie mówiłem. Czyżbym coś powiedział? Wszystko było tak, jak zapowiedziałeś, panie. Czyniliśmy wiele cudów. Wiedziałem, że tak będzie, Piotrze. Uzdrawialiśmy chorych, kazaliśmy chodzić paralitykom, a nawet wyrzucaliśmy demony. A jednak pewnego razu... Panie! To jest mój syn. On jest opętany przez złego ducha. Twoi uczniowie go widzieli, ale go nie uzdrowili. Daj mi twego syna. O, panie, błagam cię, uzdrów go. Jeśli tylko uwierzysz, przekonasz się, że nie ma rzeczy niemożliwych. Sam nie wiem, czy wierzę. Panie, uwierzyłem już innym tak wiele razy. Chciałbym uwierzyć. O, panie, pomóż mi. Proszę. Panie, zaradź memu niedowiarstwu. Duchu nieczysty, ja ci rozkazuję, wyjdź z tego chłopca. Nigdy do niego nie wracaj. Tato? Kaleb. Synku. Dzięki ci, panie. Dzięki. Biegnij szybko do mamy.